cześć, witam was serdecznie. Już jest dosyć ciemno, ale jeszcze na szybko wskoczyłem Focusem RS-em na tor. Jest mokro, pada deszcz, a mi zależy na tym, żeby sprawdzić tryb Drift Mode, ale w takich jego najlepszych warunkach, nie ordynarnym upalaniu w kółko, a w tym, by zobaczyć, ile to da frajdy podczas wchodzenia w zakręty. No, można każdy zakręt na dobrą sprawę brać bokiem i ten napęd, dobra, tu sprawdzimy na patelni. Zobaczcie, sunę cały czas bokiem, bezczelnie bokiem i on mi się ładnie naddaje, nie muszę kontrować, zbyt mocno go ustawiać w zakręcie, on pozwala naprawdę na dużo. 4,7 do setki, 350 koni, które dość dobrze się prowadzą. Siedzę za wysoko. Wiecie co, to jest problem tego auta, ponieważ nie mogę tego fotela za bardzo obniżyć. Wzrok mam stanowczo zbyt wysoko i to mi się już nie podoba. Tu go jeszcze raz w tym zakręcie sprawdzimy. To jest później szybkie. No powiem tak, wymaga też od kierowcy sporo to auto. Ale daje frajdę, naprawdę. Cieszę się, że miałem możliwość pojeździć trochę tym autem. No, musi ze mnie trochę zejść, muszą zejść emocje. Wbrew pozorom, podczas codziennej, normalnej jazdy też można sobie pozwolić na dość sporo. Wiele błędów to auto wybacza, ale gdy już przejdziemy z kontry w przeciwkontrę, może pojawić się spory problem. Dobra, to będzie na dzisiaj tyle. To taki szybki, krótki materiał. Pozdrawiam, trzymajcie się, a ja już zjeżdżam z toru. Hej! Jeżeli spodobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę, obejrzyj również inne moje odcinki i zasubskrybuj kanał.